Jeżeli nie masz konfliktu, nie masz opowieści. Tak brzmi jedna ze złotych zasad budowania historii. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat konfliktu fabularnego. Konflikt to podstawowy problem do pokonania w opowieści. Jest siłą napędową historii. Tworzy wyzwania w opowieści, które bohaterowie muszą rozwiązać, aby osiągnąć swoje cele. W zależności od rodzaju wyzwania, konflikt możemy podzielić na kilka kategorii. Używając klasyfikacji Stevie Tropes, krótko je przedstawię oraz przywołam przykłady. Uprzedzam, nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły. Dokładniejsze omówienie części z nich pojawi się w przyszłości w ramach serii o popularnych rodzajach fabuł. Zaczynajmy. 1. Człowiek kontra człowiek. To jest najczęstszy konflikt, jaki znajdziecie w dziełach fabularnych. Sprowadza się do tego, że rywalizują między sobą dwie postacie. Sukces jednej oznacza klęskę drugiej. Spór ten najczęściej toczą protagoniści oraz ich antagoniści. To w ramach tego konfliktu dostajemy wszystkie kultowe rywalizacje pokroju Batman kontra Joker, Darth Vader kontra Luke Skywalker, majonez kontra ketchup jako dodatki do frytek. Odbiorcy je uwielbiają, bo te historie często są osobiste, a do tego dochodzą znamienite kreacje antagonistów. 2. Człowiek kontra wewnętrzna walka. Ten motyw jest znany lepiej jako konflikt wewnętrzny. Polega na walkach, które toczą się w umyśle jednostki. Bohater zmaga się w niej z przeciwstawnymi pragnieniami, wartościami lub emocjami, a także własnymi słabościami. Tego typu walkę prowadzi Gregory House z serialu Dr. House. Zmaga się z uzależnieniem od leków przeciwbólowych, a także własnym cynizmem i empatią. Z jednej strony chce pomagać i ratować życie pacjentów, ale z drugiej patrzy na nich jak na zagadki medyczne i tłumi emocje Vicodinem. 3. Człowiek kontra natura. Polega na zmaganiu bohatera z siłami naturalnymi, takimi jak klimat, warunki pogodowe, zwierzęta oraz katastrofy naturalne. Ten motyw często łączy się z konfliktem wewnętrznym, a natura zmusza bohaterów do jego przezwyciężenia. Do tej kategorii pasuje niedawno wypuszczony film Twisters, w którym bohaterowie mierzą się z trąbami powietrznymi. Mamy też film Everest, który opowiada o losach wspinaczy stawiających czoło potężnej burzy śnieżnej w drodze na szczyt. Jeśli chodzi o walkę ze zwierzętami, to możemy sięgnąć po Starego Człowieka i Morze, gdzie główny bohater próbuje złowić wielkiego marlina. 4. Człowiek kontra społeczeństwo. Opowiada o zmaganiach jednostki z normami, wartościami, prawami lub oczekiwaniami społecznymi, które ograniczają jej wolność, pragnienia lub tożsamość. Tutaj na myśl nasuwa się Fight Club, w którym główny bohater jest zmęczony stylem życia i wyścigiem szczurów. Aby sobie z tym poradzić, współtworzy podziemny krąg, w którym organizowane są zamknięte walki. Do tej kategorii konfliktu pasuje też walka z systemem lub ustrojem świata. Mieliśmy ją w 1984 Orwella, gdzie główny bohater zmaga się z totalitarnym reżimem, który kontroluje każdy aspekt życia obywateli. Podobny motyw, ale na większą skalę widzimy w Igrzyskach Śmierci, gdzie Katniss staje się symbolem walki z opresyjną władzą. 5. Człowiek kontra los lub Bóg. Tyczy się zmagania bohatera z przeznaczeniem lub boską wolą. Często znajdziemy je w dziełach ze starożytnej Grecji. W Królu Edypie główny bohater za wszelką cenę próbuje uniknąć wypełnienia się złej przepowiedni. Z kolei w Odysei Odyseusz wraca przez 10 lat do domu przez konflikt z Posejdonem. Natomiast do tej kategorii nie zalicza się chociażby zatarg Percy'ego Jacksona z boginią Nyx. Jeżeli bóstwo jest wyraźnie spersonifikowane, a nie stanowi jakiejś wyższej siły, to konflikt zaliczamy do kategorii człowiek kontra człowiek. 6. Człowiek złapany po środku. Dotyczy sytuacji, w której bohater znajduje się pomiędzy dwoma lub więcej przeciwstawnymi siłami, grupami lub wartościami. Na takiej pozycji postać z reguły nie ma dobrego wyboru, więc próbuje odnaleźć trzecią opcję. Każda z dostępnych opcji prowadzi do jakiegoś rodzaju katastrofy lub sporych problemów. Tak było chociażby w Romeo i Julii, gdzie dwoje zakochanych musi wybrać między miłością a lojalnością wobec swoich rodów. Próbując iść trzecią drogą, żegnają się z życiem wraz z czterema innymi postaciami. 7. Mężczyzna kontra kobieta. Jest to konflikt między mężczyzną a kobietą, w którym eksploruje się napięcia i wyzwania w relacjach damsko-męskich. Często pojawia się w historiach z wątkami romantycznymi. Potrafi przyjmować formę dosłownego konfliktu, w którym facet i kobieta się zwalczają, tak jak miało to miejsce w komedii Co się zdarzyło w Vegas. Joe i Jack próbują się w niej wzajemnie sabotować, uwypuklając cechy charakterystyczne dla swoich płci. W przypadku musicalu Hadestown mamy dwa konflikty na warstwie ideowej.
Jeden dotyczy pragmatyzmu Eurydyki i idealizmu Orfeusza. Z kolei drugi, między Hadesem i Persefoną, ukazuje problemy wynikające z różnic charakteru oraz pragnień w małżeństwie. 8. Człowiek kontra nieznane. Ten konflikt polega na zmaganiu się z siłami lub istotami, które wykraczają poza granice ludzkiego rozumienia i kontroli. W takich warunkach postacie często konfrontują się z własnymi lękami i psychiką. W Zewie Cthulhu poprzez zapiski dziadka bohater odkrywa istnienie starożytnego kosmicznego bytu, którego istnienie wywołuje szaleństwo i poczucie bezsilności wobec niepojętej rzeczywistości. W łagodniejszej formie konflikt ten widzimy w Solaris Lemma, gdzie naukowcy próbują odkryć naturę planety Solaris, która składa się z galaretowatego oceanu materializującego znane ludziom rzeczy. 9. Człowiek kontra maszyna. Współcześnie ten motyw tyczy się głównie sytuacji, w których człowiek musi pokonać złego robota lub sztuczną inteligencję. Tu możemy przywołać Terminatora, w którym elektroniczny morderca zostaje wysłany z przyszłości do roku 1984, aby zabić matkę przyszłego lidera rewolucji. Innym przykładem, bardziej skoncentrowanym na sztucznej inteligencji, będzie film Ex Machina. Podczas niego programista trafia do willi z inteligentnym robotem, aby sprawdzić jego zachowania na prawdziwego człowieka. Tu mała dygresja. TV Tropes podaje, że ten motyw tradycyjnie był opowiadany z perspektywy pracownika zastępowanego przez maszynę. Ja nie jestem w stanie potwierdzić, że tak faktycznie było. Na stronie nie ma źródła, a ja sam nie dałem rady odszukać tego typu historii. Nawet AI w postaci chatbota GPT i kopilotu nie podaje prawidłowych przykładów. Osobiście kojarzę tylko dwa przypadki tego typu. Johna'ego Henry'ego, czyli robotnika z amerykańskiej legendy, który w wyścigu miał udowodnić, że człowiek może pracować szybciej od maszyny parowej, oraz ojca Charlie'ego z Charlie'ego i fabryki czekolady, który został zastąpiony w fabryce przez maszynę. Ale to nie jest punkt centralny historii. Tyle z dygresji. Wiemy już, jakie są rodzaje konfliktów, ale tak właściwie to dlaczego są one ważne dla historii? No odpowiedź nasuwa się sama z przywołanych przykładów. Konflikty często definiują rodzaj historii i przede wszystkim ją napędzają. To one motywują postacie do działania lub sprawiają, że bohater napotyka problemy w trakcie podróży. Dzięki temu opowieść staje się interesująca i angażująca dla odbiorcy. Bohater musi napotkać jakiś problem, to dzięki niemu wyrusza w drogę, później natrafia na kolejne kłopoty i będzie zmuszony stawić im czoła. Na koniec pozostanie największy problem do rozwiązania. O tym temacie mówiłem już więcej w materiale o strukturze trójaktowej. Czy w takim razie da się stworzyć historię bez konfliktu? Jak najbardziej tak, ale trzeba wiedzieć, co się robi i jak to zrobić. Bohaterowie mogą wyruszyć w podróż mimo braku konfliktu. To może się stać z pragnienia odnalezienia skarbu lub przygody, ale równie dobrze ktoś może zlecić im misję. Taką sytuację mamy w Monty Pythonie i Świętym Graalu, w którym Bóg zleca rycerzom Okrągłego Stołu odnalezienie Świętego Graala. Bohaterowie szukają MacGuffina, bo Bóg tak kazał. No ale chwila, zakrzyknie ktoś znający film. Przecież rycerze trafiają na różne problemy i konflikty w trakcie ich historii. Dokładnie tak, konflikt nie musi być centralnym punktem historii. Natomiast bardzo ciężko jest stworzyć angażującą historię, w której konflikt nie pojawi się przy okazji lub w jakimś wątku pobocznym. Wyjątek mogą tu stanowić pierwsze odcinki Freerun, której tytułowa elfka podróżuje po świecie, próbując zebrać zaklęcia i zrozumieć ludzką naturę. Serial dochodzi do takiego ekstremum, że pół odcinka schodzi na poszukiwanie odpowiednich kwiatów. To brzmi jak coś, co nie mogłoby się udać, prawda? No nic bardziej mylnego. Freerun to jest najlepiej oceniane anime w historii. No ale ten serial stanowi bardzo specyficzny wyjątek. Jeżeli sam tworzysz jakąś historię, to upewnij się, aby umieścić w niej interesujący konflikt. Nie bez powodu, większość opowieści polega właśnie na nich. Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.